Bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny spowodowany pęknięciem wątroby. Sprawca uderzył go z taką siłą w brzuch? Tak, albo został tak silnie uderzony, albo na coś upadł. Pozostałe urazy też powstały w wyniku tego upadku? Z tym, że to nie był jeden upadek, bo ma obrażenia w różnych częściach ciała. Pęknięta kość łokciowa na zdjęciu rentgenowskim. Duży krwiak w części potylicznej głowy. Pęknięta kość nosowa. Połamane paznokcie. Jakby chciał się czegoś chwycić, próbując chronić się przed upadkiem. Co ty robisz? Zostaw, słyszysz? Zostaw! Słyszysz? Mógł spaść ze schodów? Na to bym stawiała. I na pewno brało w tym udział osoby trzecie, bo ma charakterystyczne siniaki na przedramionach, które świadczą o szarpaninie. Jakieś ślady przemocy seksualnej? Nie, to nie było zabójstwo nadseksualne. Określiłaś już czas zgonu? Został zamordowany w dniu zaginięcia w późnych godzinach wieczorem. Czyli niedługo po tym, jak go zarejestrowały przez ostatnie kamery. Dzięki. Na razie. Hej.